Czwartkowy sparing w Łodzi był trzecim dla Leclerc Majera Domki w okresie przygotowawczym do sezonu 2021-22 Tauron Ligi. Wcześniej podopieczne Ricardo Marquez jego dwukrotnie rywalizowały w Rzeszowie z Developresem. Tym razem rywalem Radomki był ŁKS Comerskon Łódź. W zespole z Radomia po raz pierwszy zagrały Zuzanna Efimienko-Młotkowska oraz Aleksandra Lazić, które dołączyły do drużyny po powrocie z Mistrzostw Europy. Obie wyszły w pierwszym składzie. Dwa premierowe sety to przewaga zespołu z Radomia, który wygrał do 18 i 22 i prowadził 2-0. W kolejnej partii górą był ŁKS, który wygrał do 21. Trenerzy ustalili, że kolejne sety rozgrywane będą już do 15 punktów, czyli na zasadach tiebreaka. W czwartej partii ŁKS wygrał 16 do 14. W odsłonach numer 5 i 6 lepsza była Radomka, która wygrała dwukrotnie 15 do 13 i w całym meczu ostatecznie 4 do 2. My jesteśmy zupełnie nowym zespołem, więc też potrzebujemy takiego grania meczowego, szóstkowego, żeby się zgrać. Trener też próbuje wiele opcji, więc takie granie jest dla nas bardzo wartościowe. Na pewno wydaje mi się tak na szybko, że wyglądało to granie lepiej niż w Rzeszowie, szczególnie te dwa pierwsze sety. Później wiadomo, my jesteśmy w takim okresie treningowym, gdzie mocno trenujemy na siłowni, gdzieś tam energia spadła, natomiast wyglądało to bardzo dobrze. Właśnie fajnych było parę długich akcji, wymian, coraz lepsze zgranie, także mam nadzieję, że coraz więcej takich plusików będzie. Ostatnie sparingi przed startem Ligi Radomianki rozegrają w przyszłym tygodniu w Radomiu. 16 i 17 września zmierzą się u siebie z Developresem Bella Dolina Rzeszów.